Witam przede wszystkim pana wojewodę, który zaszczycił nas swoją obecnością i tym samym pokazuje, że nawet małe miejscowości, małe drogi są dla niego tak samo ważne jak duże autostrady, duże drogi. Dlatego cieszymy się, że jest z nami. Witam serdecznie. Dzisiaj w przychodzie i dzisiaj na uczystym otwarciu drogi gminnej. Mamy znamienitych gości i mamy mieszkańców, którzy bardzo cieszą się z tego, że udało się to zrealizować. Nie było to łatwe, ale wójt również postawił sobie to zadanie w bieżącej kadencji i zostało zrealizowane. Tak, dokładnie. Każda inwestycja przy tak małym budżecie, jaki posiada gmina Sosnówka, łatwa nie jest. Natomiast ja postawiłem sobie być może bardzo ambitne plany, ale te plany realizuję. Tak, jesteśmy tutaj na otwarciu drogi gminnej. Za niedługo droga powiatowa również doczekała się remontu po iluś tam latach. Więc małymi krokami ruszamy do przodu. Gmina Sosnówka się zmienia na lepsze. Mieszkańcy są zadowoleni i myślę, że spełniam się tutaj jako wójt tej gminy i staram się wykonywać jak najwięcej. Otwierają się nowe możliwości, nowe programy, więc myślę, że to jeszcze nie koniec. Tak jak kiedyś powiedziałem, zaczęliśmy pisać książkę. Kolejna kartka powstaje, do końca mam nadzieję jeszcze daleko. Długość tej drogi i to, że jeszcze brakuje około pół kilometra, które też myślę, że i radni i wójt będą optowali za tym, żeby dokończyć tą budowę. Będziemy, natomiast długość tej drogi jest kilometr, natomiast zostało troszeczkę metrów, ale zrobiliśmy drogę do ostatnich zabudowań. Tam już jest droga przez las, która łączy drogę z drogą krajową. Myślę, że to, co najważniejsze, mamy już zrobione, ale powolutku myślę, że w przyszłości połączymy już z drogą krajową. Mam ogromny zaszczyt i przyjemność. Bardzo się cieszę i gratuluję, panie wójcie. To prawda, ta kwota jest specyficzna, bo zobaczcie państwo, 444 tysiące dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do 888, równiutko 50% uzyskała tutaj gmina Sosnówka. I proszę państwa, ja powiem tak, bardzo się cieszę. Nie tylko jako wicewojewoda, bo każdy kilometr drogi to jest radość, ale cieszę się szczególnie jako rolnik. Wicewojewoda Robert Gmitruczuk, witamy w Sosnówce. Panie wojewodo, 3 ósemki i 3 czwórki. Tak jest, piękna kwota dofinansowania, tak mamy 444 tysiące w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych, ale powiedzmy sobie żartobliwie, tutaj pan redaktor powiedział, jesteśmy na terenie gminy Sosnówka, ale w pięknej miejscowości Przechód, a niektórzy mówią, że Przechód się już może skończy i w końcu rozpocznie się dobry przejazd. To dobry przejazd, bardzo się cieszymy, że tutaj kolejne kilometry dróg są oddawane na terenie powiatu bialskiego, na terenie gminy Sosnówka. W pierwszej kolejności to raduje, bo powiedzmy sobie szczerze, te drogi, poprawa, modernizacja dróg służy poprawie bezpieczeństwa i komfortu osób, które nimi się przemieszczają, a szczególnie są to rolnicy. Tutaj rolnicy w gminie Sosnówka, jak i okolicznych miejscowości jest coraz nowocześniejszy, ale również kosztowniejszy sprzęt, o który trzeba dbać i właśnie również taka forma, czyli dobre jakościowo drogi zapewniają, że ten sprzęt nie niszczeje w ten sposób. A najważniejszy jest komfort osób, które tutaj ciężko pracują. Ciężko pracują na to, żeby właśnie przekazywać podatki, środki, z których właśnie to jest finansowane. To jest takie, można powiedzieć, samo napędzające się tak koło zamachowe i z tego się cieszymy, bo te środki, które tutaj zostały wymienione, które są na tej tablicy, którą widzimy za mną, to są środki nasze, krajowe, na które składają się wszyscy mieszkańcy Rzeczypospolitej. I są dobrze wykorzystywane. Bardzo się cieszę, że właśnie te pieniądze przekazywane z różnych programów rządowych, zarówno z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, jak i z Polskiego Ładu, służą najważniejszym osobom,
mieszkańcom naszych małych ojczyzn. Tutaj w powiecie bialskim, tutaj w województwie lubelskim i tak naprawdę na przez długi okres czasu zapomnianym regionie Polski Wschodniej, bo zmiana, która nastąpiła po 2015 roku, jest widoczna szczególnie właśnie w infrastrukturze i w takiej infrastrukturze, jak tutaj infrastrukturze drogowej w małych miejscowościach. To jest bardzo, bardzo dobry prognostyk na przyszłość. Jeszcze raz z tego miejsca apelujemy do samorządowców, żeby korzystali z funduszy rządowych, z funduszu dróg samorządowych, z funduszu Polski Ład, bo to są pieniądze dobrze wydawane, a widzimy właśnie w takich miejscowościach, że te środki są właściwie lokowane i bardzo dobrze wykorzystywane.